Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lukas, a to jest kolejny odcinek z The Forest. Jak widzicie po opisie, w tym odcinku będę starał się zdobyć akwalung i czekam. Czy mi się uda, tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. I teraz pewnie większość z was zapyta, do czego mi jest potrzebny akwalung i czekam. Tak więc już wam omówię. W kolejnym odcinku będę chciał zeskoczyć na dno krateru. Tak jak to robiłem w poprzednim odcinku z czarkiem, tak więc kto nie widział, to oczywiście was bardzo serdecznie zapraszam, abyście sobie ten odcinek właśnie zobaczyli. Tam naprawdę działo się dużo fajnych, ciekawych, no i bardzo śmiesznych rzeczy, tak więc kto ma ochotę, oczywiście niech wpada i ogląda poprzedni odcinek z Foresta. Ale wracając do tego, co będzie w kolejnym odcinku, tak więc jak już wam mówiłem, będę starał się zeskoczyć na dno krateru, a następnie będę starał się od dołu wejść do samej góry. No i przy okazji po prostu jeszcze będę chciał, czekajcie, bo tutaj teraz jest taki punkt, ja go muszę znaleźć. Chyba tędy. I przy okazji będę chciał jeszcze odwiedzić taką pewną jaskinię, gdzie najprawdopodobniej jest przetrzymywany Timmy. Ale czy mi się uda, czy tam dojdę, to wszystko zobaczycie w odcinku następnym, pod warunkiem, że zdobędę akwalung. Tak, akwalung, który niestety jest mi do tego bardzo potrzebny. W sumie najbardziej to czekam bym potrzebował. No ale dobra. Muszę znaleźć teraz jaskinię. Ona chyba tutaj jest, tak? Or not. Or jest. Dobra, jaskinię mamy. Tradycyjnie sobie... Oj, nie tak. Tak nie skraftingujemy. Tak musimy skraftingować. Dobra, może jeszcze to od razu. I to też na zapas. Dobra, weźmiemy to. Ja mam włączony tryb super, dlatego że raz, że jest strasznie ciemno w pokoju, bo jest godzina 23, jak to nagrywam, a dwa, że mam włączoną lampę i po prostu mam za jasno w pokoju wtedy i ekran jest dla mnie też za jasny i nie widzę właśnie, czekajcie, no i nie widzę tych jaskiń, tak więc dla mnie po prostu tutaj w tych jaskiniach, wow, już przyszli. Macieje, gdzie jesteś? Chodź do tu. Dobra, jesteś. To był Czesław chyba, nie? Już ja cię nauczę. Dobra, Czesław nie powinien wstać. Ale chyba słyszałem tu jeszcze jednego. Okej, czekajcie, zapalimy tą pochodnię. No, dobrze, słyszałem go tu gdzieś. Gdzie żeś jest? Chono tu. Dobra. Ty, ale... Ty! Upgrade'owali ich chyba. Jakie oni uniki robią, ty widzieliście to? Bruce Lee, karate, coś tam. Znaczy no, Bruce Lee, karate Lee. Czy jakoś tak to było. Dobra, co my tu mamy? Patrzcie, tutaj jest chyba pilot z tego samolotu, w którym tutaj przylecieliśmy. No to jest chyba ten pilot. Jakby tak z 2 miesiące leżał, coś tak na oko, tak 2 miesiące jakby leżał. Szkoda, że nie mogę mu wziąć spodni. Nie, no bo ogólnie spodnie by mi się przydały, nowe, bo już chodzę cały czas 60 dni w tych samych, więc jakbym mógł, to bym sobie wziął. Teraz tak, czekajcie, musimy chyba iść najprawdopodobniej. Ty! Patrz! Widziałeś? Lampka z Ikei. Dobra, musimy iść tędy najprawdopodobniej. Teraz tak, dwie szmaty. Nie, czekaj, za dużo tego tutaj. Dwie potrzebuję, żebym czasem nie zużył za dużo. Rozwalimy to. Coś tu krzyczało? Czy mi się zdawało? Może mi się zdawało, dobra. Ale nie wiem, zobaczymy.
Wow! Wow! A co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Chodź tutaj, Maciej, honoty tutaj. No, chodź Maciejku, chodź, chodź. No. Ciekawe, czy to gówno tu przyjdzie? Czy nie? Ciężko stwierdzić, nie? Dobra, a ja bym tam bombkę wrzucił. Nie wiem, czy ja tam tak dorzucę tą bombę. O, w dupę. To żem dorzucił, dobra. To tak raczej nie przejdzie. No to nic, czekajcie, weźmiemy tak. Ja tu mam jeszcze jakieś leki. To mogę sobie zażyć. Mogę coś tu chyba nawet jeszcze skraftingować, czy nie? Czekajcie, jak się to robiło? Aha, no tak, no dobra, czyli ten. Tych mam 100 coś, a tych mam... Łocie, panie, to mogę tutaj zrobić tego... Nie no, który to był? Nie no, to był ten chyba. Bo chyba, że więcej nie mogę niż 8. Może tak jest, więc, że więcej nie mogę niż 8. Dobra, to czekajcie, bierzemy jeszcze raz tą sikierę. Wezmę teraz tą dla takiej urody. Ciśniemy tam jeszcze raz. Jeb mu dzidy. Tak jest. Wow. Żebym się zaklinował teraz trochę. Tu mnie trafił, fuck. Ty czekaj, bo tu Wacław idzie. Wacław, widzisz tu czy co? Wow. Przyszedł, tak krzyczał na mnie i poszedł. Widzieliście takie coś? Widzieliście? Nakrzyczał i poszedł. O, ja ci pokażę. Oż ty. Czekaj, bo muszę sikierę skraftingować. Już go słyszę, że tu przylaz. Depto tutaj kaś. Nie wiem gdzie. Oż ty, kurwa, dobra, wydupiaj. Wydupiaj. Oj. Niedobrze, wiecie dlaczego? Bo mi pochodnia zgasła. W takim momencie. Nie, ale inaczej tego nie zrobię. Musimy to tak zrobić. Jeszcze może z dwa razy i ona powinna paść w końcu. Skąd oni go tu postawili, no? Przecież to nigdy nie było takich mutantów chyba z tego, co tak mi się wydaje. No ale dobra, jak postawili, to trzeba zabić. Dobra, to na razie nie trafiła mnie. Tu chyba nie wskoczy, tak mi się wydaje. Ej, nie odchodź, ej. Czekajcie, mi zgaśnie ta płonia, jak tu przyjdzie mi. Już chyba za 3 razy dostała. O, fuck, dostałem. Wow, masakra. Raz mnie trafiła, tak porządnie. I prawie padłem, widzieliście? Tak nie może być. No ile ona razy musi dostać, żeby ona mogła paść? Fuck, już dostałem. Kurde no. Jakbym tam tą bombę wrzucił jeszcze raz. O, chyba trafiłem teraz elegancko. Ty, ona tam dali tupto.
To jest niemożliwe. Co on taki mocny to jest? Uciekaj, stary, uciekaj. Nie wierzę. 7 razy dostała. Osiem. No, w końcu 8 razy chyba musiałem ją pisnąć, żeby ją zabić. Masakra. A czy może inaczej, może. A czy to ma też. To ma też trochę słaby damage, ale może z katany by to lepiej poszło. Nie wiem, dobra. W każdym bądź razie siedzi. I teraz tak, tutaj gdzieś powinno być zejście na dół do jaskini. Tak mi się właśnie wydaje. I tam chyba na dole powinna być. Powinien być akwalung. Co, czy tu coś jest? Halo? Czy ktoś tu jest? No właśnie, tu jest to zejście na dół do jaskini. No okej, to by się zgadzało. Ale czy tu coś jeszcze jest dalej? Czekajcie, zobaczymy, bo ja tych jaskiń tak dobrze nie pamiętam. Tam jest jakieś przejście jeszcze, no to okej. Czy tu się da wejść? Nie, chyba nie. Nie, da się jednak wejść. No weź oświeć, no. Ale tu ja nic więcej nie widzę chyba. To się przyda, to się na pewno przyda nam. No chyba w sumie jest wszystko, co tutaj. Co tutaj jest, dobra. Idziemy na dół. Pyk. Już mamy 12 minut filmu, a jeszcze nie zdobyliśmy akwalungu. Fuck, czemu on spadnął? Dobra, jeszcze raz. Jedziesz w dół, jedziesz, 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 stary. Ui! Trochę wysoko, a czy trochę. No, trochę wysoko jest. Jakieś kości tu są, no spoko. Łeb chyba jakaś. Nie, tutaj chyba jeszcze nie byliśmy, coś mi się tak wydaje. Znowu lampka z Ikei, okej. No i patrzcie, tu jest właśnie akwalium, dokładnie. Jest także butla do akwalungu. Spoko. Aha, jeszcze jedna, ale nie mogę więcej wziąć, dobra. No także mamy akwalium, także pierwsza część naszej wyprawy, powiedzmy, że jest zakończona, tak? I to dosyć pozytywnie, bo zdobyliśmy to, co chcieliśmy. Teraz musimy znaleźć jeszcze czekam. Powiem tak, mniej więcej wiem, gdzie jest, ale nie wiem, gdzie. Dlaczego mniej więcej? Bo wiem, że jest gdzieś koło dziobu samolotu, ale dokładnie teraz wam nie powiem, bo nie wiem, gdzie jest dziób samolotu. Po prostu nie pamiętam. Nie pamiętam już, gdzie był dziób samolotu, więc teraz trochę nam to zejdzie, bo muszę znaleźć ten dziób tego samolotu. Mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko znaleźć. Czekajcie, dobra, było tutaj tak i tak, to musimy iść chyba tędy, tak? No tak, bo tu leży ten mamut, czy ten... Dobra, zwał jak zwał, mamut, nie mamut. Mutant, nie mutant. Idziemy dalej. Dobra. Obrazek jakiś? A co? A czym ty jesteś? The Forest i czarna dziura. Oh yeah, to jest krater na 100%. Na 100% to jest las. Pamiętacie, tam ogólnie wokół krateru też jest las. A to jest właśnie krater. Okej, to by się nawet zgadzało. Ja się czasami zastanawiam, czy czasem tych zdjęć nie rysował Timmy, którego musimy chyba uratować. Czekaj, gdzie ja idę w ogóle?
Słuchajcie, ja coś źle poszedłem, to nie ten na pewno miałem iść. Ja tu muszę gdzieś teraz do góry wejść, ale gdzie tu się wychodziło do góry? Weź to podpal tylko, lepiej tutaj widział. Tu się gdzieś do góry wychodziło na 100%, ale nie wiem. Gdzie by to było teraz? No tu na pewno... A, tu jest lina, dobra, widzę, okej, dobra, jest lina, spoko. Pyk. Idziesz, dajesz, dajesz, idziesz. No. Jesteśmy prawie u góry. No i spoko, nawet jest dzień, czyli nie jest najgorzej. Dobra, tylko teraz tak, muszę znaleźć jedną rzecz i kurde, nie wiem. No naprawdę, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest ten dziób tego samolotu, więc będę musiał teraz trochę połazić i tego poszukać. Tak mniej więcej wiem, gdzie by to mogło być, ale czy tam to będzie, to... To po prostu nie wiem. Dobra, weź ty sobie odpocznij trochę. Mi się wydaje, że tam, że ten dziób jest gdzieś tam jest w tym miejscu, jak się idzie do krateru, tam do tej jaskini jest krateru, ale kurde, nie dam sobie naprawdę głowy uciąć, bo już teraz nie pamiętam. No ale dobra, czekajcie, skoro tu jest to, to to powinno być gdzieś tam, czyli musiałbym przepłynąć tą rzekę. Czy niekoniecznie, mogę przejść tędy chyba tutaj i tam po prostu sobie górą obejść. Tak chyba będzie najszybciej. Co ty tak dyszysz, stary? Czemu ty kondycji nie masz? Powinieneś zacząć na siłownię chodzić. Nie wierzę. To on dyszy gorzej niż moja babcia, na serio. Moja babcia jak idzie na zakupy albo ogródek kopie kopaczką albo też grabi, ona tak nie dyszy w ogóle, jak on. A założę się, że moja babcia jest 50 lat starsza od niego. Czekajcie, mamy walizki, weź to, otworzymy to. Może on trochę się uspokoi za ten czas. Chłopaków na razie tu żadnych nie widać. Nie, żebym się ich bał, bo ja się tam niczego nie boję, nie? Ja się tam nie boję, nie? A tak czasami tylko udaję, że się boję, ale... Ale ja się tam chłopaków nie boję. Czekajcie, bo znowu, że orientację stracił w terenie. Dobra. I mi się wydaje, ale tylko mi się wydawało. Kurde, ja nie mam pojęcia, gdzie jest ten pieprzony samolot. Znaczy ten pieprzony... Myślałem, że to tu gdzieś jest, ale tutaj tego nie będzie, bo tu nic takiego... Nie ma. Tutaj gdzieś po drugiej stronie... Fuck. Ja wiem, że to było między dwoma takimi jeziorami, można by powiedzieć. I tam właśnie stał ten kadłub, ale kurde, myślę, że to tu gdzieś będzie, a tutaj tego na pewno nie będzie, bo tu jest duża przestrzeń. Może w tą stronę by to było. Tam jest biom zimowy, więc tam też to na pewno nie będzie. Więc tutaj już za dużo opcji nie mamy, ale... No niedobrze, niedobrze. Bo jeżeli to nie jest po tej stronie mapie, to co? To po tej stronie mapy by to było... Nie, tu jest kanion przecież. Tutaj też to nie może być. No tu by to tak mniej więcej wyglądało, ale to też... To też nie jest to. Pobiegniemy tą ścieżką, zobaczymy czy... Czy to tu będzie? Jak nie to oczywiście najwyżej wezmę grę, spauzuję, znajdę ten samolot. Chyba, że... Czekajcie, chyba widzę. Chyba widzę, on chyba tam jest. Tam, hen, na prosto. Oh yeah, dobra, widzę go, widzę. Można zanurkować spokojnie.
Fajnie to zrobili, podoba mi się to. Dobra, i skoro tutaj jest kadłub, znaczy się tam jest kadłub, to powinniśmy wejść na tą górę i na tej górze gdzieś powinna być kolejna jaskinia, do której musimy wejść. Ale czy tak będzie, to nie wiem, bo już tego nie pamiętam tak dobrze. Ja wiem, że ja kiedyś też szłem po ten czekan, ale kurde, gdzie ja go znalazłem, to nie pamiętam już. Dobra, chłopcy. A czy chłopcy, chłopok, ciśnij mi tam. Ciekawe, czy on się może z tego jeziora wody napić. Zaraz zobaczymy. Nie może, jaki bezsens. A czemuż tak? Powinien móc. Dobra, czekajcie, idziemy do góry. Tu gdzieś powinien być obóz albo też jakaś jaskinia, ale nie wiem, czy ja dobrze to kojarzę. Tu jest dupa samolotu, no to okej, to by się zgadzało. Walizeczka do banyku znowu. Dobra, hopok, bier to. I teraz czekajcie, jeszcze raz to muszę sprawdzić dobrze. Nie, tędy na, tutaj na pewno nie. Ja wiem, że ja to widziałem, że. Dobra, jest dupa samolotu. Jest. Jak się szło tędy gdzieś mniej więcej, to tu był taki obóz. I w tym obozie było zejście do jaskini. Czekajcie, czekajcie, chyba coś widzę. Jest obóz? Jakiś obóz jest, mniej więcej. Czy tu można zejść do jaskini, to ja nie jestem przekonany. Trochę fatalnie, bo robi się ciemno już. Jest trochę jaśniej, ale kurde, czy ja to tak znajdę teraz, wątpię. Tu gdzieś powinno być wejście, czy wejście, zejście do jaskini, ale gdzie to kurde jest, to ja nie wiem. Patrzcie, jest na środku. Dobra, mamy to. Udało się. Myślałem, że już tego nie znajdę, ale udało się znaleźć. Także zsuniemy na dół. No i spoko. Dobra. Myślałem, że to kanibal, ale to nie da mi się tego tak zdawało. No i okej, czekajcie. Teraz nie wiem, czy tu mam iść tędy, czy... Tam raczej nie, czyli musiałbym iść tędy po prostu. Dobra, weź to podpal. Aha, to nie, to może nie craftinguj, bo jak jest craftingowane, to tak zostawimy. Teraz tak, patrzcie, to są ścianki do wspinaczki. I tam gdzieś powinien być czeka, ale gdzie on jest dokładnie, to tego ja... Wow, fuck, nie wiem. Tu są kości jakieś.
Tu jest kolejna ściana do wspinaczki, czyli tu gdzieś musi być ten czekan, bo inaczej się stąd nie da wyjść, wam powiem. Tylko jak ja go znajdę, to ja nie wiem. Gdzie jest ten czekan, no? Może on niekoniecznie jest tutaj, tak? Ja naprawdę nie wiem, gdzie on jest. On gdzieś tutaj, że on gdzieś tutaj powinien być. Batonik nie. What the fuck, no? No właśnie, chciałem powiedzieć, że jakoś tutaj za spokojnie jest, ale dobra, już się impreza rozkręciła, więc spokojnie. Ej, nie skocz tak. Spokojnie, stary. Weź ogarnij temat. Gdzie żeś jest? Dobra, nie krzycz, no już. Ilu was tu jest? Czemu on mi to zgasi? Co za głupek. Zgasił mi pochodnie, no. Nie rób mi tak, no czemu mi tak robisz? Chodź tutaj, pajacu dupni. Ja ci wypierdolę teraz, żeby coś widział. Dobra, jeden z głowy. A tu jeszcze ich parę zostało, jakby nie było. No już, dobra, chodno tu. No obśrupaj mu, nie wiem, nawet jajo możesz mu obśrupać. Żeby mi nie wstał za 2 sekundy. O. Dobra, raczej nie wstanie, idziemy dalej, czekajcie, trzeba to zaś skraftingować. Trochę tych szmatek poszło, jakby nie było. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz, dobra. Szukamy czekanu. Ja nie wiem, gdzie jest ten czekan, to jest najgorsze w tym wszystkim. Wow, ale tu jest jakieś technoparty. Wow, zarąbiście to wygląda, co to jest? Ja tu mogę zejść, ale nie wiem, jak ja potem... O kurwa, ile ich tu jest znowu. Nie wierzę. Jest jakiś mamut?
Nie jest lekko. Damy radę, spokojnie. Spokojnie, damy radę, spokojnie. No już, 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 dobra. I po krzyku. Aha, no tam trzeba czekan, no ja wiem, ale ja nie mam czekanu, skąd mam wziąć? Jest czekan, patrzcie, mamy czekan. No i świetnie, o to nam chodziło. Aha, to te dziecioki tak ryczą. No to dobra, jak ryczą, to niech se ryczą. Okej, zobaczymy, czy ten czekan działa. Działa elegancko, można tu nawet wejść, super. Nie, tu się nie da wejść z powrotem. No to jakoś się musiało dać wejść, bo przecież... Czekajcie, jeszcze raz zejdę na dół i zobaczę tylko z dołu, jak to wygląda. A nie, dobrze, czyli tutaj muszę iść tędy. Okej, jestem na górze, tak? No i świetnie. Okej, moi kani, tak więc udało nam się zdobyć czekan, udało nam się zdobyć akwaliuk, więc misję uważam za pozytywnie zakończoną i w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku będziemy szli sobie z dołu krateru na samą górę, tak więc śledźcie pilnie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku z The Forest. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!